Dartmoor! Z Hejtora granit pojechał budować London Bridge. No, na koła jest wyrzeźbione niżej, więc jak wózek jechał, okazuje się, że jak to my próbowaliśmy iść pod prąd drogą, która jest zamknięta. Siema wszystkim. Witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy... Siema! Jesteśmy, zobaczcie, na Dartmoor znowu. Tam widać Hejtor. Dzisiaj idziemy, słuchajcie, na Hejtor Quarry. Na kopalnię, tak? Tak. Na starą kopalnię. I podobno mamy iść wzdłuż starych torów, których jeszcze nie znaleźliśmy. Także idziemy szukać starych torów, a potem po torach idziemy znaleźć starą kopalnię. Damy znać. Tego nie widzicie i nie będę wam pokazywał, bo i tak nie zobaczycie. Albo może spróbujemy. Tam widać już konie, dzikie konie z Dartmoor. Także jak będziemy szli, to może gdzieś koło nich będziemy przechodzić. Na razie się idziemy między skałki schować. Tam mniej wieje. Ale ludzi dzisiaj dużo, nie? Jak tam pani szanowna? Dobrze, ale ten wiatr jest strasznie zimny. Dartmoor! Tak szukaliśmy i chyba nie wyszukaliśmy. To jest tam. Tu. Czyli jesteśmy obok i musimy wrócić gdzieś z drugiej strony. Tutaj jest osłonięte i nie ma jak wejść. Mam nadzieję, że z drugiej strony będzie wejście. Nikt nie mówił, że to jest teren jakiś zamknięty. Okazuje się, że jak to my próbowaliśmy iść pod prąd drogą, która jest zamknięta. Tutaj jest normalnie bramka, zobaczcie z tej strony. Można przejść przez bramkę. Idziemy najpierw w górę, czy idziemy na dół zobaczyć? Może na dół. Wejdźmy. Zobaczcie, znaleźliśmy zejście na dół. Zobaczymy, co tu jest. Okazuje się, że niby znaleźliśmy kamieniołom, który... O, jakaś kobitka tutaj się kręci. Jest fajnie, zeszliśmy na dół, ale to nie jest to, co jest na zdjęciach. Nie jest to, co ludzie mają na zdjęciach. I nie, to musi być jeszcze jakieś inne miejsce. Więc tak, jest szansa, że jest coś innego. Będziemy szukać dalej może w takim razie. No i jest, okazało się, że po prostu wszyscy poszli na kamieniołom, a my żeśmy weszli w pierwszą lepszą dziurę i patrzyliśmy, jak tam super. Zobaczcie, tutaj już widać ten kamieniołom właściwy. Ścieżka idzie dookoła, także obejdziemy go, zrobimy jakiś birolik i zobaczymy, jak to tu wygląda. Sorry, stanęłam. Proszę, to nasza przeszkoda na drodze. Okazuje się, że cały ten teren przechodziliśmy już nieraz. Dosłownie byliśmy kilka metrów od niego, bo chodziliśmy górą tutaj po tych wszystkich tych. A nigdy nie schodziliśmy na dół, nigdy nie wydawało nam się, że to może być coś ciekawego za tymi skałkami, więc po prostu szliśmy drogą dookoła i tyle. A teraz się okazuje, że to takie miejsce.
prostu super. Tam ktoś robi sesję zdjęciową. Zobaczcie, całe jeziorko, woda czyściutka, także warto chodzić. Wyszliśmy już z całego tego terenu kopalni i idziemy wzdłuż torów. Zobaczcie, są tory, które szły z tej mów do... No to Hejtor. Do Hejtor. Możecie zobaczyć stare pozostałości po torach. Tory są stare. Tak, był program na ten temat, słuchajcie, w National Geographic na temat cudów kolei. I właśnie te tory były tam przedstawione, jak pamiętam, z którego roku to wszystko jest, ale były te koni wywożone, był granit z kamieniołomów, z którego potem budowali... Z Hejtora granit pojechał budować London Bridge. Także London Bridge jest stąd. A tu możecie sobie zobaczyć, jak te tory fajnie idą. Prosto do przodu. Molly wybiegła jak duch ze starego torowiska. Wiesz, że tak możemy iść, iść, iść. To chodźmy. Do Finland, przejdziemy na lody. Przejdziemy się kawałek, przejdziemy tymi torami. Zobaczcie, jak to było ciekawie rozwiązane. Tu jest wypustka, jest wysoko. A cała ta, cała to miejsce na koła chyba, nie? Tak, myślę, że tak. No, na koła jest wyrzeźbione niżej, więc jak wózek jechał, to prawdopodobnie bez dużego nakładu pracy trzymał się cały czas na torach i nie musieli go nim kierować tam, tylko na jakimś rozwidleniach, tak jak przed chwilą tam widzieliśmy. To pewnie trzeba było przestawić, chociaż zwrotnic to tu raczej nie było, ale pewnie ręcznie go jakieś przestawiali. A całe te tory po całym Dartmoorze są porozmieszczane w różnych miejscach i kilka takich kopalni jest. Super, wiecie co? Latem zrobimy sobie wycieczkę, jak nie będzie tak strasznie wiało. I przejdziemy może całą trasę, co? Co teraz to? Dobrze. Jest dark, bo tu zawsze wieje. Czyli na Świętego Dygdy, co go nie ma nigdy, będziemy szli. Tu możecie zobaczyć zwrotnica. Stare jakieś rozwidlenie. Tam idą tory dalej prosto. Tutaj nie widać, jest niestety reszta zburzona. Nie ma ani kawałka, więc może to było po prostu jakieś... bocznica raczej, żeby odstawić na boczny tor. Na chwilę wagonik tutaj idą. Jeszcze cały czas po prostu. To następne rozwidlenie, jak się widać też. Tam jak popatrzycie, też następny tor jakiś. I następne rozwidlenie. Tym razem pozostałość drogi jest dość duża. Widać, jak tam idzie w dół. Tam idzie dalej prosto. Właśnie się dowiedzieliśmy, że ta trasa, stara trasa kolejowa, te tory mają 29 km długości,
po całości, także jest gdzie chodzić. Kiedyś się zrobię, ale to przy jakiejś innej okazji. Idzie aż do Timmów. Wygląda przepięknie i są naprawdę bardzo fajne kawałki. A teraz już wróciliśmy, już jak możecie zobaczyć, Dark World Center już za nami, hej tu. Zamknięte oczywiście, co to jest informacja turystyczna. No, informacja turystyczna za nami, zamknięta oczywiście po COVID, ale jeszcze tylko toaleta i wracamy już do domu. Także to tyle, do zobaczenia wkrótce na nowym filmiku. Trzymajcie się. Na razie. Powiedz pa Moli. Moli nie mówi papa. Pa.